Dziś, 4 kwietnia 2023 roku, Finlandia zostanie oficjalnie przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Stanie się to przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli. Dodatkowo dziś wypada 74. rocznica powstania Sojuszu. O ostatnich wydarzeniach opowie Justyna Gotkowska, wicedyrektorka OSW. W ostatnich miesiącach, kiedy wiadomym stało się, że tureckie obiekcje przeciwko Szwecji i szwedzkiemu członkostwu w sojuszu nie zostaną szybko zniesione, sojusz oraz Szwecja i Finlandia zaczęły rozważać inne scenariusze. Do tej pory, czy do stycznia, do połowy lutego, NATO trzymało się narracji, że najlepszą opcją będzie wspólne członkostwo, wspólna akcesja obu państw do sojuszu. Ponieważ okazało się, że Turcja przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, które odbędą się 14 maja, najprawdopodobniej nie będzie skłonna znieść swojego sprzeciwu przeciwko Szwecji, sojusz i Finlandia doszły do wniosku, że najlepszym wyjściem z tej sytuacji będzie procedowanie fińskiego członkostwa w NATO oddzielnie. I rzeczywiście Turcja była skłonna ratyfikować protokół akcesyjny Finlandii do NATO bardzo szybko. Zostały złożone odpowiednie dokumenty. Również Węgry, które do tej pory nie ratyfikowały protokołu akcesyjnego Finlandii, przyspieszyły tę procedurę. Ratyfikacja zarówno na Węgrzech, jak i w Turcji odbyła się końcem marca, w zeszłym tygodniu. I w związku z tym bardzo szybko, w związku z przygotowaniem i złożeniem wszystkich dokumentów w Waszyngtonie, bardzo szybko doszło do tego wydarzenia, którym jest oficjalne przyjęcie Finlandii do NATO właśnie 4 kwietnia 2023 roku. To przede wszystkim Turcja miała problem i podnosi obiekcje związane z szwedzkim członkostwem w NATO. One dotyczą zwalczania organizacji terrorystycznych, czyli takich, które Turcja uznaje za terrorystyczne, organizacje syryjskich Kurdów przede wszystkim, ruch Gülena, które wcześniej Szwecja, jeśli nie tolerowała ich działalność na swoim terytorium, to częściowo również wspierała, zwłaszcza robił to poprzedni socjaldemokratyczny rząd. Mieliśmy wybory w Szwecji. Te wybory wygrał rząd prawicowy, który zobowiązał się do podjęcia szeregu kroków zmierzających do zastosowania się, do wzięcia pod uwagę tureckich obiekcji. Przeprowadził pewne zmiany w prawie. Jednak z perspektywy Turcji i tureckiej sytuacji wewnętrznej, kampanii wyborczej, te zmiany są nadal uznawane za niewystarczające. Turcja chciałaby również ekstradycji ze Szwecji kurdyjskich aktywistów i aktywistów związanych właśnie z ruchem Gülena, co jest z perspektywy szwedzkiej mało akceptowalne, ale Turcja również wykorzystuje swój sprzeciw przeciwko członkostwu Szwecji w NATO, starając się wykorzystywać czy wykorzystać tę sytuację w swoich negocjacjach i rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, w kwestiach współpracy politycznej czy współpracy przemysłowej, zwłaszcza w sektorze zbrojeniowym. Chodzi tutaj przede wszystkim o zgodę na dostawy samolotów F-16 do Turcji. I te rozmowy się toczą i Turcja, mając jakby taki w rękawie tę kartę, czy potrzeby zgody na ratyfikację Szwecji, członkostwa Szwecji w NATO, tutaj może rozgrywać swoje interesy i może ma lepszą pozycję negocjacyjną w relacjach z partnerami. Co zmienia wejście Finlandii do NATO? Wejście Finlandii do NATO zmienia strategicznie sytuację w obszarze Morza Bałtyckiego. Jest to zdecydowanie wzmocnienie sojuszu, mimo że jednocześnie sojusz będzie miał, uzyska ponad 1000-kilometrową granicę z Rosją. Jednak zdolności wojskowe Finlandii
Finlandii, silne wojska lądowe, silne siły powietrzne, częściowo również zdolności w zakresie marynarki wojennej, wzmacniają sojusz w regionie, zamykają w pewien sposób Morze Bałtyckie, które staje się takim wewnętrznym akwenem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Do pełnej układanki, a brakuje oczywiście członkostwa Szwecji w NATO, i myślę, że sojusz będzie chciał przekonać Turcję, żeby zaraz po wyborach ratyfikowała członkostwo szwedzkie w sojuszu i miejmy nadzieję, że dojdzie do tego przed szczytem NATO w Wilnie, który ma się odbyć w połowie lipca. Jeśli nie, to ten proces najprawdopodobniej się przeciągnie i będziemy musieli sojusz wraz z Szwecją szukać pewnych rozwiązań pomiędzy, pogłębiać współpracę jeszcze bardziej niż to było do tej pory, mając na uwadze, że Szwecja jednak do końca regionalnym planowaniem obronnym i artykułem 5 nie będzie objęta. Jednak mając na uwadze ten pozytywny tok wydarzeń, który doprowadził do członkostwa Finlandii w NATO, być może jest szansa na to członkostwo Szwecji w NATO jeszcze w połowie lipca. Jaka jest reakcja Rosji na wejście Finlandii do NATO? Szwecja i Finlandia, rozpoczynając cały proces akcesji do NATO, który rozpoczął się praktycznie rok temu, spodziewały się ostrych reakcji rosyjskich, zarówno w wymiarze wojskowym, jak i w wymiarze politycznym, działań hybrydowych przeciwko obu państwom. Takich ostrych reakcji de facto nie było i zarówno Szwecja, jak i Finlandia na poziomie politycznym, poziomie analitycznym, oba państwa były mocno zdziwione tą sytuacją. Wydaje się, że Rosja postrzegała do tej pory, czy w ostatnich latach, zbliżenie obu państw do sojuszu, zacieśnienie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi na tyle bliskie, że stwierdziła, że jednak członkostwo faktyczne obu państw NATO niewiele zmienia, nie podjęła żadnych działań wojskowych, również ze względu na zaangażowanie na Ukrainie, nie podjęła de facto żadnych ostrzejszych działań politycznych przeciwko obu państwom, a te działania hybrydowe, czy ataki cybernetyczne na infrastrukturę szwedzką czy fińską, czy dezinformacyjne, pozostały na bardzo niskim poziomie. W tej chwili wydaje mi się, że nie ma co spodziewać się znaczących działań ze strony rosyjskiej, aczkolwiek ze strategicznej perspektywy to członkostwo Finlandii w NATO, zobaczymy jeszcze, jakie konsekwencje ze sobą pociągnie, czyli czy będziemy mieć do czynienia ze stacjonowaniem natowskich sił na terytorium Finlandii, to Rosja będzie musiała odpowiedzieć na takie działania natowskie. Ale w tej chwili nie spodziewałabym się. Myślę, że Finowie są jeszcze w takiej fazie, gdzie negocjują z NATO takie faktyczne wojskowe warunki swojego członkostwa, czyli jaka będzie obecność natowska na terytorium Finlandii, jaką rolę będzie pełniła Finlandia w NATO. Jesteśmy nadal w tych rozmowach. Tutaj nie ma jeszcze ustalonego takiego modelu funkcjonowania Finlandii w NATO, na który Rosja musiałaby odpowiedzieć, także poczekałabym do takich decyzji politycznych, które będą wdrażane, będą implementowane na poziomie wojskowym i wtedy dopiero spodziewałabym się rosyjskiej odpowiedzi. Ale mamy rosyjskie reakcje w tej chwili na brak członkostwa Szwecji w NATO. Również w Szwecji mamy rozpoczynającą się dyskusję w tym roku, mniej więcej od lutego, związaną z podejmowanymi działaniami przez szwedzki rząd, czy zmianami prawnymi w szwedzkim prawie, dostosowującymi to prawo do wymagań i oczekiwań ze strony tureckiej. I te działania szwedzkiego rządu wywołały dyskusję w Szwecji, na ile Szwecja powinna dostosowywać się do oczekiwań trudnego partnera, państwa, które jest postrzegane w Szwecji jako państwo autorytarne, jako państwo łamiące prawa człowieka, to w Szwecji zdominowanej i w mediach szwedzkich zdominowanych przez socjaldemokratów, przez taką perspektywę lewicową, budzi kontrowersje
I wydaje mi się, że Rosja w tej chwili, w tej perspektywie kilku miesięcy, gdzie ważą się jeszcze losy tego szwedzkiego członkostwa w NATO, będzie starała się takie kontrowersje wykorzystywać i będzie starała się takie dyskusje podbijać, wyostrzać, żeby ugrać nie tyle brak członkostwa Szwecji w NATO, ale pewną polaryzację polityczną, zwiększenie polaryzacji politycznej, która umożliwiałaby później albo uniemożliwiałaby Szwecji właśnie przejęcie większej roli w NATO, zwiększenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, większą aktywność i zaangażowanie jako przyszłego członka sojuszu właśnie w tej regionalnej aktywności NATO. To wszystko na dziś. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału i zachęcamy do subskrybowania kanału OSW. Kolejne filmy już wkrótce.